jak teraz mówić, no, kiedyś bym powiedział, jeden z wiernych wzywany był na policję, dzisiaj żona jego, jutro czcigodna pani, że przez informację, jaką Pan udzielił, w jakiś sposób mogliśmy w czasie, kiedy stawał człowiek przed policją, być tam i modlić się różańcem, żeby każdy z nas, każdy z was dał odważne świadectwo o Chrystusie wobec mocy, wobec których po ludzku nie mamy żadnej siły. Warto nam pamiętać, jeżeli idziemy na policję, no to poza całą sympatią, którą możemy mieć do policjantów, z docenieniem dla pracy, którą wykonują. Wczoraj tam byliśmy, trzech ludzi w kajdankach wprowadzali. Nie wiemy, czy winni, czy niewinni, skąd mamy to wiedzieć. W każdym razie zajęci policjanci swoją pracą, ale jednocześnie trzeba nam wiedzieć, że ta instytucja działa w obrębie instytucji państwa, to jest policja państwowa. Państwo, które nie uznaje nadrzędności prawa Bożego nad prawem stanowionym, czyli prawo stanowione, to, które parlament ustanawia w oparciu o jakieś tam, nie wiem, wartości ogólnoludzkie, wartości europejskie, jest tak naprawdę prawem diabelskim i każdy policjant, choćby nie chciał tego uznać, służąc w policji, służy w policji, która służy diabłu. Obok tego, że iluś tam złoczyńców wykryje, to będzie iluś niewinnych ludzi, których poświęci na rzecz właśnie tego, że prymat jest prawa stanowionego, a nie prawa Bożego nad prawem stanowionym. W związku z czym, tym bardziej jak mamy do czynienia z takimi sytuacjami, że w jednych sytuacjach będą policjanci o księdzu mówić, nie mówić ksiądz, no bo stawiają siebie jako bogowie faktycznie, mają władzę. Ale w innych sytuacjach będą mówić ksiądz po to, żeby da im na to wyłudzić, żeby stworzyć taką atmosferę bezpieczeństwa i wyłudzić zeznania. No w każdym razie, jeżeli ufamy, że jak idziemy na policję, to idziemy do jakichś tam sprzymierzeńców, do organizacji, która jest po to, żeby prawo Boże strzec, no to się okłamujemy, jesteśmy ludźmi pożałowania godnymi i mamy udział w ataku na chwałę Bożą w tym świecie, na Kościół Święty Chrystusowy, na wolność Kościoła. Przecież co wiele tłumaczyć, no ale tych wiele spraw, które się za sprawą, że stanęliśmy przy mszy świętej i na Wronieckiej mieliśmy okazję zobaczyć, pozwala nam stwierdzić, jak działają te instytucje i ludzie w tych instytucjach, że mogą mieć do nas życzliwość, ale jak rozkaz przyjdzie, to rozkaz przychodzi i go wypełnią. To jest też droga na wielki post dla policjantów, żeby tak jak w czasie pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie tam święci apelowali, to już w objawionych księgach znajdziemy wezwanie do żołnierzy, żeby nie czynili nic ponad to, co nakazane, żeby sobie właśnie nie uzurpowali tej władzy, która faktycznie służy diabłu, żeby jeszcze w ramach jej czynić nadużycia, że jesteś tam na policji, widzimy tych policjantów, którzy sobie ulubiony strój ich, to jest no właśnie tak to funkcjonuje, cywilne ubranie, skórzana kurtka, czy jakaś tam czarna kurtka, pod spodem taka bluza z kapturem, żeby w każdym momencie mógł założyć kaptur i faktycznie wyglądać jak morderca. Szczególnie szczęśliwie, że nie chodzą w tych szmatach. Czy jak widzimy panie, które dwa lata temu z tytułu pobicia tam widzieliśmy, jak wychodzą dwie kobiety i patrzysz z wyglądu, to myślałbyś, że to burdel mamy. A to policjantki, które jakoś no, mają widocznie zadania takie, a nie inne, ale co by było właściwe? Że policjant jak widzi księdza, to widzi w księdzu sprzymierzeńca. W jakim znaczeniu? Że dzięki kapłanowi, jeżeli ksiądz u siebie, czyli w kościele i tam, gdzie jest, czyli wszędzie, spełnia rolę kapłana,
czyli napomina grzech i głosi wartość, konieczność życia według przykazań Bożych, bo inaczej do nieba nie pójdziemy, na tym świecie nie zaznamy szczęścia, to policjant ma mniej roboty i może, bo nie ma tylu przestępców i może liczyć też na pewnego rodzaju miłosierdzie od przestępcy, który ostatecznie wie, że jeżeli uczyni rzeczy złe, bardzo złe, najgorsze, pójdzie do piekła. Natomiast brak tej właśnie takiego uszanowania dla kapłana, dla kapłaństwa zdradza wyraźnie, że ci ludzie personalnie są wprzęgnięci w służbę piekłu. W ogóle na część tych policjantów patrzysz, to mają twarz za kapiorów z bójów, a nie policjantów. Że jest możliwe, że w części policjanci pracują jak zorganizowana organizacja przestępcza. Jak najbardziej. I takie mają morale, przykład pani Lucyna. Także nam jest na to patrzeć, no i dać po chrześcijańsku świadectwo, jednocześnie wiedzieć, że mamy do czynienia z biednymi policjantami, którzy oszukani przez instytucje państwa, zamiast działać na rzecz Kościoła i wspierać kapłana, który napiętnuje grzech, będą kryterium oskarżenia stosować, czy ktoś tą mową poczuł się obrażony. Czy ktoś tą mową się poczuł obrażony. No. Obraża policjantów często to, co robią, do czego są zmuszani, żeby robić. Zwłaszcza wobec nas, bo nie znam innych przypadków, natomiast wobec nas instynkt policjanta pozwala w jakiś sposób rozpoznać, kto jest zbrodniarzem, a kto nie. Więc jeżeli mają wobec nas, wobec was, przygodni, wierni, jakieś, w większości przypadków jakieś złe nastawienie, to z tego tytułu, że w każdym z was odkrywają pewnego rodzaju wyrzut sumienia, że jesteście tymi, którzy powiecie prawdę, którzy, jeżeli to popełniają jakieś błędy z, nie wiem, co ze strachu, czy z złomności, ale nie wprowadzają świadomie kogoś w błąd, łącznie z Panem, który wczoraj był. No chciał dobrze i chce dobrze. Tu bardziej się powinien liczyć z konsekwencjami, że powinien się od razu zadeklarować, że od pół roku nie chodzi już do księdza Michała i powiedzieć dlaczego. Wtedy mu było dużo łatwiej, a tak to później wychodzi z komisariatu i będzie mówił, że Bogu dzięki, nie zapytano mnie, czemu już nie chodzę, dlaczego nie chodzi. No bo się nie identyfikuje ze zmaganiem, ze słowem kapłana, nie bierze go do siebie. Nie bierze słów, które ksiądz mówi, są prawdą o nim. Jeżeli się nie zmieni, nie nawróci, to cóż z pobożności? Do kościoła każdy może przyjść. Do kościoła każdy może przyjść. Jest oczywiście kwestia etapu, na jakim etapie jest rozum i tak dalej. Jakby był już uszkodzony z tytułu, czy źle funkcjonujący z tytułu, że nie działał w życiu dla prawdy i Pan Bóg odbiera. Dzisiaj w brewiarzu czytam właśnie o zabraniu rozumu przez Pana Boga ze względu na to, że nie służy, nie mówiły usta prawdziwie. Więc takie przypadki są możliwe. Każdy z was jakiś egzamin zda. Mi się jest w jakiś sposób cieszyć, że Pan Bóg was znajduje zdolnych, łącznie z owym Panem, który wczoraj stawał przed policją, że znajduje was zdolnych, gotowych do cierpienia za sprawę Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim, czyli sprawę Kościoła. Bogu niech będą dzięki. Biada, jeżeli by, zwłaszcza w takich tu domowych warunkach, jak żyjemy, czcigodni wierni przychodzili do Kościoła, do kaplicy na Mszę Świętą jakoś sercem takim ciężkim, w oparciu o jakiś żal, brak przebaczenia wobec bliźniego. Sobie zatrujecie serce, tak nie wolno robić. Może dlatego też tu wielu ludzi nie przychodzi i nie przyjdzie. Wolą gdzieś tam z daleka księdza, jak mówią, obserwować czy śledzić. No bo w sytuacji, w której się usłyszało
właśnie w stosunku do siebie jakieś słowa i by były one zgodne z rzeczywistością, czyli zgodne z prawdą, no to albo człowiek może się z nich nawrócić, albo będzie się zatwardzał w swoim sumieniu. Może też znaleźć taką, wydaje mi się, trzecią drogą pewnego takiego odseparowania się, ale to jest droga samouszukiwania siebie. To znaczy właśnie, że tu nie przychodzę, ale się interesuję, a mógłbym przychodzić. W każdym razie nam jest dbać o czystość serca, kiedy do Pana Jezusa przychodzimy. Ten największy dar, że możemy słuchać Słowa Bożego, możemy słuchać Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, mieć w niej udział. Ofiarować właśnie nasze życie, że jak idę na komisariat, mnie tam wypytują, to trudno o sobie tak myśleć, bo nie powiem o sobie, że jestem drugim Chrystusem, ale że staję, Panie Jezu, w tej samej roli, w której Ty stawałeś. Na Ciebie próbowano znaleźć haki, taki inny, podchwytliwą mową i tak dalej. Na mnie teraz przychodzi, że z tytułu stanięcia po stronie Mszy Świętej, tutaj, w tym miejscu i kapłana, jestem wzywany na komisariaty i podzielam w jakiś sposób Twój los, Panie. Obym wytrwał tak jak Ty. Wczoraj nie było trudności, że był wierny, który na policję wołany był. Powiedział, że nie chodzi tutaj od pół roku, bo się nie identyfikuje z księdzem Woźnickim, że został urażony, że to. I by wtedy bym miał jasne wobec siebie przekonania. Tak to prowadzi w swoim życiu dalej taką, bawi się życiem, a lat już tyle. Potem może nie zdziwić, dajmy na to, że chcemy odwieźć człowieka do domu, on się nie chce odwieźć, bo być może po takich traumatycznych przeżyciach chciał wziąć papierosa i zapalić, tak by jedno z drugim pasowało. Za nieprawością idzie nieprawość. My tak nie idźmy. Idźmy drogą jasną, czystą, prostą. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Co na to jest od złego pochodzi, żeby tak było, musi być serce zjednoczone z Panem Jezusem. Komu trzeba przebaczyć, to przebaczyć. Co trzeba drugiemu powiedzieć, to powiedzieć, żeby tutaj do kościoła nie przychodzić z ciężkim sercem wobec bliźniego. Bo sobie zatrujecie serce. Diabeł wam zatruje. Niech Pan Bóg czcigodny, wierny błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.